Tekst manny na 19 kwietnia, z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Ewangelia Mateusza rozdział 12, wersety 34 i 35. Komentarz parałzyjny. Przedmiotem naszej głównej troski powinno być serce, to. By jego uczucia i usposobienie były całkowicie kontrolą Boskiej Łaski, by panowała w nim każda zasada prawdy i sprawiedliwości, a sprawiedliwość, miłosierdzie, życzliwość, braterska uprzejmość, miłość, wiara, cichość, powściągliwość, Najwyższa cześć dla Boga i Chrystusa oraz gorąca miłość do piękna świętości były mocno utwierdzone jako zasady rządzące naszym życiem. Jeśli te zasady będą niewzruszone, utrwalone w sercu, wtedy usta czerpiąc z dobrego skarbca serca, będą wypowiadać słowa prawdy, powagi, mądrości i łaski. Reprint numer 1937. Komentarz epifaniczny. Serce jest źródłem naszych słów i czynów. Dlatego jakimi są słowa i czyny jednostki, takim jest jej serce. Dobre serce przepełnione jest dobrymi słowami i uczynkami, złe serce złymi słowami i uczynkami. Jak niezbędne jest zatem utrzymywanie serca w czystości. Dla wszystkich naśladowców Pana niewątpliwie stosowne jest napomnienie, nad wszystko, czego ludzie strzegą: strzeż serca twego, bo z Niego żywot pochodzi przy powieści Salomonowe rozdział czwarty, werset 23. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 45. Człowiek dobry z dobrego skarbu serca swego wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca swego wynosi rzeczy złe, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Psalm 37 werset 30. Usta sprawiedliwego mówią mądrość, a język jego sąd opowiada. Przypowieści Salomonowe rozdział 10 werset 20. Srebro wyborny jest język sprawiedliwego, ale serce niezbożnych za nic nie stoi. Rozdział 12 werset 6 i od 17 do 19. Słowa niepobożnych czyhają na krew, ale usta sprawiedliwych wybawiają ich. Kto mówi prawdę, opowiada sprawiedliwość, ale świadek kłamliwy mówi zdradę. Znajdzie takowego, co mówi słowa jako miecz przerażające, ale język mądrych jest lekarstwem. Wargi prawdomówne utwierdzone będą na wieki, ale króciuchno trwa język kłamliwy. Rozdział 15, wersety 4 i 23. Zdrowy język jest drzewo żywota. Ale przewrotność z niego jest jako zdruzgotanie od wiatru. Weseli się człowiek z odpowiedzi ust swoich, bo słowo według czasu wyrzeczone, o jako jest dobre. Piąta Mojżeszowa rozdział piąty werset dwudziesty dziewiąty, Kto by im to dał, żeby serce ich było takie, aby się mnie bali, i strzegli wszystkich przykazań moich po wszystkie dni, aby się im dobrze działo i synom ich na wieki. Rozdział szósty, wersety piąty i szósty. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej, i ze wszystkiej siły Twojej, a będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twojem. Pierwsza Samuelowa, rozdział szesnasty, werset siódmy. Lecz rzekł pan do Samuela, nie patrz na urodę jego, ani na wysokość wzrostu jego, gdyżem go odrzucił. Albowiem ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale pan patrzy na serce. Pierwsza kronik rozdział 28 werset 9 A ty Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego. I służ mu sercem doskonałym, i umysłem dobrowolnym, bo wszystkie serca przegląda Pan, i wszystkie zamysły myśli zna. Jeśli go szukać będziesz, znajdziesz go, a jeśli go opuścisz, odrzucicie na wieki. Druga kronik rozdział dwunasty, werset czternasty. Ten czynił złe, bo nie przygotował serca swego, aby szukał Pana. Psalm 51 Werset 12. W serce czyste stwórz we mnie, O Boże! A ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Jeremiasza rozdział 17 Wersety 9 i 10. Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? Ja Pan, który się badam serca, i doświadczam nerek, tak, abym każdemu oddał według drogi Jego, i według owoców spraw Jego. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. rozdział 12, wersety 33, 36 i 37. Czynciesz albo drzewo dobre, i owoc jego dobry. Albo czyńcie drzewo złe, i owoc jego zły, albowiem z owocu drzewo poznane bywa. Ale powiadam Wam, iż z każdego słowa próżnego, który by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny, albowiem zmów Twoich będziesz usprawiedliwiony, i zmów Twoich będziesz osądzony. Rozdział 15 Wersety od 18 do 20. Ale co z ust pochodzi? Z serca wychodzi, a toć pokala człowieka. Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, przeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Toć jest, co pokala człowieka, ale jeść nieumytem i rękoma, toć nie pokala człowieka. Rozdział 23, werset 26, Faryzeuszu Ślepy Oczyść pierwej to, co jest wewnątrz w kubku i w misie, aby i to, co jest z wierzchu, czystem było. Żydów rozdział trzeci, werset ósmy: Nie zatwardzajcież serc waszych, jako w rozdrażnieniu, wdzienionego pokuszenia na puszczy. Pieśni 116, 44, 130, 125, 136. 49 154 Wiersze Brzasku 139 Nieszczęść uprzejmych słów. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 3746. Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z myślą tego tekstu, jak ten tekst sprawdził się w doświadczeniach tego tygodnia? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.